Evelyn Hall, 68-letnia modelka, już od 3 lat zadziwia cały świat mody. W 2011 roku po raz pierwszy pokazała się na wybiegu podczas Tygodnia Mody w Berlinie. Jak do tego doszło? Mój dobry znajomy, właściciel jednej z bardziej renomowanych niemieckich agencji mody, Ted Linow, zapytał mnie pewnego razu: organizuję pokaz mody, nie chciałabyś wziąć w nim udziału? Od tego wszystko się zaczęło. Nikt się tego nie spodziewał, a najmniej ja sama, ale od tego pokazu zaczęły się sypać propozycje od znanych fotografów. I tak ni stąd, ni zowąd zostałam modelką. Z zawodu Evelyn Hall jest tancerką. W wieku 68 lat nadal ma figurę i grację młodej dziewczyny. Nosząc odzież rozmiaru 34 może spokojnie konkurować z młodszymi koleżankami z branży. Jedynie twarz zdradza jej wiek, ale tym Evelyn wcale się nie przejmuje. Nie mogę sobie wyobrazić, żeby jakikolwiek krem przeciwzmarszczkowy mógł pomóc, obojętnie jaka marka. To niemożliwe. Gdyby tak było, to także ci, którzy je produkują, byliby bez zmarszczek. Procesu starzenia nie da się zatrzymać przy pomocy medycznych zabiegów. Nie da się odzyskać tego, co się straciło. W połowie października Evelyn Hall zaprezentowała swoją autobiografię. Jej tytuł „Rezygnuję i robię własny spektakl”. Opowiada w niej, jak bardzo była stremowana przed pierwszym występem na berlińskim pokazie mody. Kiedy uświadomiłam sobie, jak bombastyczna jest ta impreza, wpadłam w panikę. Czy ja się czasem nie przeliczyłam? Wokół widziałam tylko młodziutkie dziewczyny. Nie pasowałam do tego środowiska. Tego wieczoru publiczność była głównie pod wrażeniem jej wielkiej odwagi. Tę kobietę należy podziwiać. Inspiruje także młodych ludzi. Jest dla nas wzorem do naśladowania, żeby mimo starzenia się nie tracić chęci życia. Myślę, że starsze modelki, takie jak Evelyn Hall, są bardziej wiarygodne. To ciekawe, ale ona przemawia do mnie bardziej niż 16-letnie modelki. Evelyn Hall pochodzi z Hamburga. Tu jako młoda dziewczynka odkryła swoją pasję do tańca. W Hamburgu kończyła szkołę tańca. Grała wielkie role jako solistka, na przykład w Jeziorze Łabędzim. Mając 26 lat, postanowiła wybrać się do Las Vegas i rozpocząć karierę jako tancerka rewiowa. Tam z początkiem lat 70. występowała z tak wielkimi gwiazdami jak Frank Sinatra, Barbara Streisand czy Elvis Presley. Mieć odwagę i przyjmować wyzwania. To motto życiowe Evelyn Hall, 68-letniej modelki z Hamburga.